kolejnej odsłonie Świata na wyciągnięcie ręki poznacie Państwo Karolinę, Polkę pochodzącą z mniejszości narodowej na Litwie. Mniejszości, z którą województwo kujawsko-pomorskie od lat owocnie współpracuje. Jako utalentowana wokalistka, nasza bohaterka postanowiła spędzić swoje studia w Bydgoszczy na Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego. Nazywam się Karolina Lindo, przyjechałam z Litwy i mieszkam w Bydgoszczy, bo studiuję tutaj na Akademii Muzycznej wokalistykę jazzową. Bardziej to musi płynąć plastycznie, musi być to zrobione, a jednocześnie wyrzucone akcenty, nie? Znikałam 100 razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji. Ciepła rąk i spojrzeń twych. Pochodzę sama z Litwy, a w szczególności z małego miasteczka Podbrodzie na Wileńszczyźnie. Ta miejscowość, w której się urodziłam, wyrosłam i spędziłam całe swoje dzieciństwo, jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ tam zawsze dźwięczy muzyka. Zawsze byli organizowane jakieś festiwale, koncerty. Więc liczę na to, że muzyka mnie odnalazła, a ja odnalazłam muzykę. Tak, jestem sama Polką. Moje rodzice, dziadki, pradziadkowie byli, są Polakami, więc w moim rodzinnym domu też zawsze brzmiał język polski. Wiadomo, nie na takim poziomie, jak tu mówi się w Polsce. U nas się trochę inaczej wymawia pewne słowa, zdania. Ale cieszę się, że polski język zawsze był przy mnie. Mamy bardzo ścisłe relacje. Wynikają one po prostu z historii. Jest to najciekawszy rejon w całej Litwie. Jak wiemy, Toruń ma szczególne relacje z Wileńszczyzną. Natomiast rejon solecznicki jest o tyle ciekawy, że tam zamieszkuje ten teren 80% mniejszości polskiej. Mówimy mniejszości polskiej, gdy tak naprawdę jest większością. Mówimy o Polakach tam mieszkających, a nie o Polonii. To jest bardzo istotne. Wiemy, że Toruń poprzez te silne relacje z Wileńszczyzną, bo stamtąd po wojnie przyjechało bardzo dużo osób. Zresztą ja również jestem przykładem takiej rodziny, która stamtąd pochodzi. I poprzez te silne relacje również próbujemy wspierać mieszkających tam Polaków, realizując różnego rodzaju wspólne projekty. Przede wszystkim pokazywać najmłodszym, młodzieży, studentom, jak wygląda kraj, gdzie tak naprawdę są Polakami, ale nie mieszkają w swoim kraju, więc często realizujemy programy wymiany w różnych obszarach. To, co nas bardzo zbliża, to możliwość współpracy ze szkołami muzycznymi z rejonu solecznickiego. Corocznie realizujemy wspólny projekt, tak zwane integracje muzyczne, gdzie szkoły muzyczne z naszego terenu
tutaj z województwa, głównie z powiatu toruńskiego, zapraszają szkoły muzyczne z rejonu solecznickiego i dzieci wspólnie uczestnicząc w warsztatach muzycznych konkurują ze sobą, ale mają też przy okazji możliwość obcowania z tym naturalnym językiem polskim i zwiedzania ciekawych miejsc w naszym województwie. Zawsze gdzieś czułam w głębi serca, że będę studiowała nie na Litwie, gdzieś dalej. Jak już powstał wybór, gdzie chcę studiować i spędzić tych kilka lat nauki w innym mieście, jakoś poczułam taki impuls, który naprawdę nie mogę teraz wyrazić, co to było, ale poczułam, że chcę trafić do Polski, naprawdę. I Polska u mnie była na liście number one, numer jeden i z tą pewnością, z tym poczuciem wibracji, że to, co mówiło serce, że trzeba jechać tutaj, ja się posłuchałam i przyjechałam i jestem i się udało i w ogóle nie żałuję tego zupełnie, kompletnie nie żałuję, bo czuję, że musiałam tutaj być. I bardzo się cieszę, bo uważam, że to naprawdę była podjęta chyba najtrudniejsza, ale naprawdę taka mocna decyzja. Zwiedzałam też, jak przyjechałam w pierwsze dni Bydgoszcz, chodziłam po prostu wszędzie, gdzie tylko widzą i patrzą moje oczy. I właśnie w niektórych miejscowościach po prostu odnalazłam takie, powiedzmy, kąciki Litwy, Wilna, nawet Wenecji, więc to też poprawiło mój humor, mój nastrój, bo czuję się w Bydgoszczy jak w domu. Jak jechałam tutaj na studia, też miałam bardzo dużo w swojej głowie pytań, czy dam radę tutaj być jedna sama, czy ktoś mi zrozumie, bo jednak chociaż i wcześniej porozumiewałam się w tym języku polskim, mogłam wyrazić swoje myśli, umiałam czytać, ale wszystko jedno, niektóre słowa, myśli wymawiałam inaczej i to też sprawiało trudności, bo niektórzy nie rozumieli, co mam na myśli, nie? Bo jednak w Polsce jedno słowo ma kilka znaczeń, więc czasami nikt nie wie, o co mi tak naprawdę chodzi. Od małych lat byłam bardzo hyperaktywną osobą. W sensie wszystko mi ciekawiło wokół, co się dzieje i czemu tak się dzieje. Po prostu zawsze w kółko bardzo dużo pytań. No i w pewny wieczór moja mama zadaje mi pytanie. Otworzyła się u nas na mieście szkoła muzyczna. Czy chcesz wziąć tam naukę? Po prostu się czegoś tam nauczyć. Ja mówię, tak, chcę. No i ale w pewnym momencie zapisałam się na zajęcia taneczne. No i na tych zajęciach tanecznych jednak los dał poznać ten przepiękny instrument, który Państwo teraz widzi. No i przepisali mi z tych tanecznych zajęć na zajęcia gry na fortepianie. Gdy pierwszy raz go dotknęłam, to mi się spodobało to, że on wydobywał piękne dźwięki. Z jego, wiadomo, wtedy nie umiałam grać, ale po prostu to wydobycie dźwięków, ta melodia, która po prostu płynęła tak ładnie, to mnie zaciekawiło, że chcę tego się nauczyć. Śpiew odnalazłam, kiedy pojechałam na obóz. Tam byłam w grupie wokalistek. No i po tym obozie zaciekawiło mi to. W sensie scena, śpiew, muzyka zaciekawiło mi to i po tym obozie zaczęłam się rozwijać na prywatnych lekcjach z wokalu i do tej pory tym się zajmuję. Stranger, you and I have history, or don't you?
muzykę traktuje jako język, którym porozumiewa się każdy i łatwo jest tym językiem komunikować. No, a po drugie traktuję muzyką jako wyrażanie siebie, swoich emocji. W jednym stopniu nawet traktuję jako terapię. A tak naprawdę to muzyka jest całym moim światem, całym moim życiem. Nie wyobrażam siebie teraz bez muzyki. No, jak jestem na scenie, to mi to sprawia tylko i wyłącznie jedną przyjemność. Gdy przychodzi publiczność, to scena jest jako mój drugi dom. Lubię śpiewać wszystko. Gdy w tym śpiewaniu powstają dla mnie dwa największe składniki. Jak jest emocje, gdy kogoś to porusza, on ma gęsią skórę, ciarki. I drugi znaczący faktor, historia, która jest napisana, wypowiedziana, wyśpiewana. The Voice of Poland wspominam z dumą. Jestem wdzięczna, że miałam możliwość pokazać swój talent takiej szerszej publiczności. Po tym programie bardzo dużo dostawałam wiadomości na temat muzyki, na temat jak czuję tą muzykę. I jestem wdzięczna. Naprawdę, szanuję wszystko, co się wydarzyło przez tak krótki czas, bo zawsze marzyłam odnaleźć swojego słuchacza, który zawsze będzie ze mną. Nieważne, jak się losy potoczą, czy ja będę w tym programie, czy jednak przyjdzie taki moment, gdy trzeba będzie się pożegnać, nie? Ale zawsze chciała się po prostu odnaleźć tego słuchacza. I mam taką nadzieję, że dzięki ostatniemu swojemu wykonaniu The Power of Love tych słuchaczy się powiększyło. Bo ten występ też poruszył mnie. Oddałam całe swoje serce do tego występu. Wiadomo, było przykro mi, że nie byłam w tym projekcie dalej, że nie mogłam coś nowego od siebie pokazać i zaprezentować nową sylwetkę swoją. Nawet trener wokalny w The Voice of Poland nam przed występem zebrał nas w kółko i powiedział, że projekt projektem. Zawsze dużo przychodzi pięknych i utalentowanych ludzi w planie muzycznym, które naprawdę w tym programie po prostu zrobili taki furor. A jak projekt się skończył, to wszystko przypadły. Więc on powiedział, że najważniejsze jest to, jak ten moment wykorzystasz, gdy odpadniesz z tego. Więc jak ja odpadłam, przypomniały mi się te słowa. Bardzo dużo myśliłam na ten temat i jestem dalej w muzyce, bo poczułam, że covery coverami, ale chcę już wreszcie tworzyć coś swojego. Staram się jak najwięcej robić swoich rzeczy, bo nawet i natchnienie powstało po tym udziału w projekcie. Bardzo dużo napisałam ładnych polskich teksty, więc mam nadzieję, że prędko Państwo będzie miało możliwość to usłyszeć. To, co piszę, to
to piszę o swoim życiu, w sensie co mi się udało, z kim się mi udało spotkać, co przeżyłam, jak się czuję. Generalnie opowiadam wszystko o swoich uczuciach. Staram się być jako otwarta księga. Uważam, że na pewne rzeczy trzeba mówić, a szczególnie jeżeli gadamy o problemach, bo większość ludzi po prostu z tym nie radzi. Więc staram się mówić o tym w języku muzycznym. I mam nadzieję, że ludziom to sprawi przyjemność i w moich piosenkach on usłyszy odpowiedź, na którą tak długo czekał i którą tak długo szukał. Generalnie to jeszcze szukam siebie, szukam tego gatunku, który by świadczył o tym, że właśnie to jest styl pani Karoliny Lindo. Ale generalnie to póki co mi tworzy się w jednym gatunku, w takim elektronicznym brzmieniu. Czasami powstają, jak już wspomniałam wcześniej, te takie taneczne utwory, a czasami łączę pop z elektroniką, taka melancholijna barwa, do przemyślenia, może do smutku, więc to siedzi. Chcę być w Polsce, ale i nie zapominać o swoim kraju, w którym urodziłam się i wychowałam się. Więc jeżeli życie da taką szansę być i tam, i tu, to wykorzystam z tego i będę dawać koncerty jak i w Polsce, tak i zarówno na Litwie. Bo oba kraje rozwinęły moje skrzydła muzyczne i za to jestem wdzięczna, szczęśliwa. I mam nadzieję, że to będzie jak najdłużej.